Karta to czasopismo powstałe w styczniu 1982 roku w Warszawie, jako podziemna gazeta publicystyczna. Z czasem, pomimo represji ze strony władz komunistycznych, skupione wokół czasopisma osoby skoncentrowały się na prezentowaniu sprzeciwu wobec stanu wojennego i istniejącej wówczas rzeczywistości. Pierwszy egzemplarz Karty został wydany dokładnie 40 lat temu, 4 stycznia 1982 roku. Dziś Karta podsumowuje doświadczenia w pracy nad pamięcią społeczeństwa. Stała się przedsięwzięciem dokumentacyjnym i upowszechniającym historię. I w momencie, kiedy dochodzi do tego swojego 40-lecia, okazało się, że ten dorobek trzeba zrekapitulować, że musimy, odwołując się do tego, czym jesteśmy, czym się staliśmy po tych 4 dekadach, możemy nazwać poszczególne obszary doświadczeń historycznych Polski i jej otoczenia. W lipcu 1990 roku po raz ostatni zebrała się redakcja Karty Podziemnej i zdecydowała o zalegalizowaniu pisma. Oficjalnie ukazało się ono pierwszy raz w styczniu 1991 roku. Od 2004 roku Karta działa jako organizacja pożytku publicznego. Chcielibyśmy, żeby po tej rocznicy, po 4 stycznia 2022 roku, przez pół roku nastąpiło takie przepracowanie tego doświadczenia wszystkich tych lat. Chcemy postawić kilka zasadniczych akcentów, obszary, które wydają nam się nie do końca jasne dla społeczeństwa polskiego, a także których prawda jest przekłamywana współcześnie. Uważamy, że to, co sobą stanowimy, jest podstawą prawdy, którą możemy ogłosić w sposób jak najbardziej publiczny i zdecydowany. Obchody 40-lecia zaplanowano od stycznia do czerwca 2022 roku. W tym czasie odbędzie się szereg wydarzeń będących podsumowaniem wybranych obszarów aktywności. To również czas do przemyśleń nad 4 dekadami współczesnej historii Polski.